Panie ministrze, czy to jest prawda, że zespół do zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej posiada jakieś ekspertyzy, w których jest mowa o użyciu środków wybuchowych? Tak, posiadamy ekspertyzy, które świadczą, dowodzą, że w samolocie był obecny materiał wybuchowy, że nastąpiła tam najprawdopodobniej eksplozja. Ta ekspertyza wstępna, która została zrobiona już jakiś czas temu i której ze względu na jej wstępny charakter nie ujawnialiśmy, dzisiaj została publicznie przedstawiona. Wykazuje ona obecność na pasie bezpieczeństwa samolotowym pani Ewy Bąkowskiej, obecność trotylu. A jak pan ocenia wystąpienie pana prokuratora Szolonga? To było wystąpienie polityczne, to było wystąpienie będące wynikiem jakichś uzgodnień politycznych z tezą polityczną. Pan Szolong zresztą nie ukrywał, sformułował ją w pierwszych słowach. Powiedział, że celem jego wystąpienia jest uspokojenie opinii publicznej. Rozumiem, że publicznej to takie tylko pozorne, tak naprawdę chodziło o opinię rządzących. Uspokojenie rządzących, że nic im nie grozi, bo on to tak powie, żeby nikt nie zrozumiał tego, co jest powiedziane. Później zresztą rozmowie, którą prowadziliśmy w prokuraturze generalnej, wprost powiedział, że on przecież nie zaprzeczał obecności materiału wybuchowego. On tylko mówił, że nie stwierdzono, co oznacza, że nie zakończono jeszcze badań, bo stwierdzenie procesowe oznacza zakończenie badań. Tak długo mówił na konferencji prasowej, żeby nikt tego nie zrozumiał, ale dokonaliśmy dzisiaj analizy pełnej, przedstawiliśmy na konferencji prasowej i okazuje się, proszę Państwa, że ile w pierwszych słowach mówi nie stwierdzono obecności, to po 30 minutach w dłuższym wywodzie przywołuje kilkaset miejsc, gdzie znaleziono próbki, które zabezpieczono celem dogłębnej analizy, bowiem na nich odnaleziono ślady mogące świadczyć o obecności materiału wybuchowego. A więc nie jedną, dwie, tak jak w wypadku badań, które my robiliśmy w związku z panią Ewą Bąkowską, a kilkaset próbek zabezpieczono, bo są tam ślady mogące wskazywać na materiał wybuchowy. Taka jest prawdziwa skala tego, co zbadali polscy prokuratorzy. A ja chcę dodać, że oni stwierdzili, że może prokuratorzy, technicy, przyrządy stwierdziły, te, które używa się do analizy obecności materiału wybuchowego. I nie był to jeden rodzaj przyrządów, używano tam dwóch różnych rodzajów przyrządów, mniej i bardziej, jeżeli tak można kolokwialnie powiedzieć, precyzyjne i szczegółowe. W związku z tym ta sprawa nie ulega wątpliwości, podobnie jak matactwo i krętactwo pana prokuratora Szolonga, też nie ulega niestety wątpliwości, mówię to z przykrością, bo jest rzeczą niebywałą, żeby po blisko trzech latach urzędnik państwowy, prokurator tak się zachowywał w tej najważniejszej sprawie, tylko dlatego, że chce chronić politycznie obecnie rządzących. Ale czy to prawda, że te urządzenia wykrywają trotyl tylko wtedy, jeżeli się je ustawi na wykrycie trotylu? Przepraszam, nie będę odpowiadał na to pytanie, ponieważ nie mam takiej specjalistycznej wiedzy, ale nie wydaje mi się, by tak było, jak pani mówi. Nie sądzę. Ten zestaw, który był używany w wypadku badań przez nas robionych, albo na nasze zamówienie dokładniej w Stanach Zjednoczonych robionych, a jest to podstawowy zestaw kryminalistyczny, nie jakaś wyszukana maszyneria, tylko podstawowy zestaw kryminalistyczny, który daje wyniki już po 48 godzinach. My czekaliśmy na to 3 tygodnie, ale to tylko ze względów komunikacyjnych, a tak naprawdę po 48 godzinach wynik już jest i on jest obliczony na przynajmniej trzy rodzaje materiałów wybuchowych. W związku z tym nie sądzę, żeby było tak, jak pani mówi, ale powtarzam raz jeszcze, nie jestem specjalistą, nie chcę się w to wtrącać. Donald Tusk powiedział, że takie wypowiedzi, z jakimi mamy do czynienia, to znaczy chodzi o wypowiedź pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, dewastuje polską politykę. Polską politykę dewastuje od dłuższego czasu pan Donald Tusk i wszyscy, którzy ukrywają zbrodnię smoleńską. Oni dewastują nie tylko polską politykę, oni dewastują polskie państwo i polską tożsamość narodową i szansę na odbudowę silnego państwa i silnego narodu. Jeżeli pan prokurator Szolong mówi publicznie,
że za pół roku dopiero będą wyniki. Za pół roku będą wyniki, a wszystkie próbki są w Rosji. A wszystkie próbki są w Rosji. I on tak przedstawia wyniki tych próbek, jakby nie wiedział, czy są tam materiały wybuchowe, czy nie. To znaczy, że on oddaje w ręce rosyjskie możliwość zamieszczenia tam dowolnych rzeczy, które po przyjeździe do Polski nic nie wykażą. No przecież sam pan prokurator Szeląg na konferencji prasowej powiedział, że nie ma. Nie stwierdzono materiału wybuchowego, odpowiedzą Rosjanie, gdy wyślą te próbki. To o cóż mu chodzi? Po raz wtóry oddano w ręce rosyjskie wszystkie dowody i pełne możliwości manipulacji tymi dowodami. Wczorajsza konferencja prasowa była aktem oddania po raz wtóry wszystkich dowodów w ręce rosyjskie. I naprawdę konsekwencje z tego muszą zostać wyciągnięte. Wobec ludzi, którzy tak zdecydowali się na taki haniebny czyn. Bo powtarzam raz jeszcze, on miał obowiązek powiedzenia tego, co wykazały przyrządy, co wykazała aparatura. Oczywiście mógł i powinien zastrzec to, że będą jeszcze badania dodatkowe robione, że pełna analiza mówiąca o rzeczywistej skali, o skutkach, o tym będzie później. To jest oczywiste, ale miał obowiązek powiedzieć prawdę o obecności materiałów wybuchowych i nie ze względu tylko na opinię publiczną i na prawdę materialną, tylko ze względu na to, że w ten sposób by zablokował Rosjanom możliwość manipulacji tymi próbkami, które są w Rosji. Powiedział inaczej, otworzył drogę do tej sytuacji, z którą my raz już mieliśmy do czynienia. Przecież tak samo było z czarnymi skrzynkami. Pan Klich tutaj przywiózł, czy pan Miller, przepraszam, najmocniej, przywiózł zapis czarnych skrzynek, w której okazało się, że nie ma 16 sekund. Wrócił po te 16 sekund. Przywiózł 16 sekund, wtedy okazało się, że one są zaszumione i nie można ich odczytać. No właśnie dlatego, że z góry oddano dowody w ręce rosyjskie i dlatego dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że pan Wosztyl musi się bać o swoje życie, bo tylko jego zeznanie jest świadectwem manipulacji rosyjskiej, jest dowodem na manipulację rosyjską, a to jest winą działania pana Millera. Tak samo jest dzisiaj. Jeżeli po tym pół roku okaże się, że w tych kopertach nie ma materiału wskazującego na materiał wybuchowy, to będzie odpowiedzialność pana Szelonga. I obawiam się, że on musiał być, bo jest inteligentnym człowiekiem. Ostatnio mieliśmy kolejną tragedię. Mówi się o samobójstwie chorążego Musia. Czy wierzy pan, że rzeczywiście było to samobójstwo? Tak twierdzi prokuratura. Co więcej, prokuratura to stwierdziła już, gdy przyszli tam śledczy prokuratorzy w sobotę. To znowu jest tragedia, która ma miejsce w sobotę. To znowu jest tragedia, na której na sekcję zwłok czekamy przez dwa dni. Wtedy, kiedy, jak wiadomo, już pewne, gdyby miały miejsce, środki są nie do rozpoznania i kiedy można wszystko zrzucić na samobójstwo. Nie, ja nie wierzę w samobójstwo pana Remigiusza Musia. Uważam, że mamy do czynienia z niesłychanie groźną sytuacją. Pan Remigiusz Muś obok porucznika Wosztyla to był jedyny świadek, którego świadectwo pokazuje sfałszowanie czarnych skrzynek, bowiem w czarnych skrzynkach mowa jest o zniżaniu się do 100 metrów, a on słyszał i świadczył o tym, że wieża kazała zniżać się do 50 metrów. W związku z tym mamy dowód na to, że czarne skrzynki rosyjskie, znaczy te, które zostają w Rosji, pozostają po dzień dzisiejszy, są w rękach rosyjskich, zostały sfałszowane. Boję się, że to jest istotny element w analizowaniu tego, co naprawdę stało się i dlaczego nie żyje pan Remigiusz Muś. Beztroska organów ścigania, beztroska pana Donalda Tuska, lekceważenie śmierci człowieka, dzielnego żołnierza, dobrego człowieka, naprawdę, który przeżył straszliwą tragedię swoich najbliższych kolegów, który był też świadkiem tego, jak ten samolot rozrywał się w powietrzu, bo w jego zeznaniu jest bardzo jasno powiedziane o eksplozjach, wybuchach, które miały miejsce w powietrzu. To wszystko składa się na obraz tego, jak tragedia smoleńska nadal zbiera
śmiertelne żniwo. Nadal po 3 latach zbiera śmiertelne żniwo. Dlatego zwróciliśmy się o ochronę dla pana Artura, porucznika Artura Wosztyla. Niestety obawiam się, że prokuratura, ale także minister spraw wewnętrznych, który jest władny dysponować BOR-em, lekceważą ten obowiązek, jaki na nich spada. Będziemy, naprawdę zrobimy wszystko, żeby chronić pana porucznika Wosztyla, ale żyjemy w państwie, w którym władze do tego zobowiązane robią coś dokładnie odwrotnego.